czarnego oparu wydobył się słabiutki głos, który zwolna, tworząc potrójny rezonans, przybijał się do świadomości Pyzy. Hej! Nawoływał głos, a czarny opar powoli się rozsnuwał. Dziewczyno, podnieś na te firanki rzęs. Ktoś dosyć boleśnie poklepywał ją po rękach. Mocne klapsy spadały z obu stron, a kiedy Pyza z trudem podniosła ciężkie i jakby szorstkie powieki, ujrzała przed sobą okrągłe, stroskane oblicze, pokryte czarnym włosiem i z bardzo bliska niewinne, błękitne oczęta, wpatrzone w nią z nadzieją. Stwierdziła, że siedzi na wersalce koloru granatowego, a po swych obu stronach ma jakieś niewyraźne sylwetki, które mocno ją klepią po rękach. I jeszcze ktoś był obok, stał naprzeciwko niej, za brodaczem i z natężeniem się w nią wpatrywał. Gdzie jestem? Spytała słabo Pyza, nieświadomie cytując królewny ze wszystkich baśni świata. W niebie, sarkastycznie odparł Bernard Żeromski, któremu ulżyło w sposób widoczny. A dlaczego mnie tak boli kark? Chciała wiedzieć Pyza. Bo cię pochyliłem do podłogi, omdlewające piękności. Zapamiętaj sobie, jak jeszcze kiedyś będziesz mdlała, od razu pochylaj jak najniżej głowę, żeby do niej napłynęła krew. Jak tak o tym myślę, to mi się wydaje, że najmądrzej byłoby wręcz stanąć na głowie. Ale niestety, nie przyszło mi to na myśl o właściwym czasie. Zresztą, gdybym zaczął cię stawiać na głowie... Ja zemdlałam? O tak, księżycowa istoto o rzęsach jak nocne ćmy, rzekł dworny Bernard. Autentycznie zemdlałaś i możesz teraz przechwalać się tym w szkole. W dzisiejszych czasach, których jestem notorycznym przeciwnikiem, w czasach tak przepełnionych brutalnością i tak trywialnych, w czasach, gdy subtelność kobiecy zanika, podobnie jak męska siła, w czasach pomieszania pojęć i dewiacji u schyłku XX stulecia, ty zechciałaś popaść w klasyczne omdlenie, jak romantyczna dziewczyna z epoki gregoriańskiej. To urocze. I jak najlepiej świadczy o twoich hormonach. Zreflektował się, spojrzawszy na zagapionych braci lelujków i zwrócił się do nich innym zgoła tonem. No chłopcy, dość mi tego dobrego. Ja wiem, że wam bardzo miło i że jest dzień zakochanych, ale sytuacja już się unormowała. Już nie musicie śledzić każdego tchnienia tej uroczej istoty, ani trzymać jej za rączki. Dwaj młodzieńcy, jak gromem rażeni, natychmiast wypuścili dłonie Pyzy. Natomiast trzeci, ten najprzystojniejszy, roześmiał się krótko. Z czego się śmiejesz, głupku? Spytał siedzący z lewej strony Darek. Z ciebie, głupku, odparł ten, który stał. Czyli jak mu tam było? Wiktor? Musiałbyś widzieć swoją minę. A ty swoją, rzekł znacząco Darek. Uprasza się o spokój, zaznaczył Bernard porywczo. Dajmy dziewczynie szklankę wody źródlanej. A jeszcze lepiej, kielicha. Herbaty, herbaty! Zakrzątnął się Lucek gorliwie. Gorącej herbatki. Pyza walczyła z uczuciem nierealności. Ale co ja tu właściwie robię? Spytała głosem słabym i żałosnym, oglądając ze zdumieniem obcy pokój, lampy pod sufitem, twarze wokół siebie i wersalkę. Nagle jej wzrok padł na czerwoną czapeczkę z pomponikiem i Pyza wydała bolesny jęk. Ignaś? Gdzie Ignaś? Boże kochany, znowu się zaczyna. Powiedział z niepokojem Bernard. Klepcie, chłopaki, klepcie, ona się robi niebieska. Tu mówiąc, zapał dziewczynę za kark i tak gwałtownie przyciągnął jej głowę do podłogi, że Pyza omal nie spadła z wersalki. A! Wydała z siebie zduszony wrzask. Puść! Puść! I w tym właśnie momencie trzasnęły drzwi wejściowe, po czym wszedł ktoś, kto wstrząśnięty urzanym widokiem, zdołał tylko wykrzyknąć: Matko Boska! Co tu się dzieje? Bernard, wciąż podtrzymując głowę Pyzy, nawet się nie obejrzał. Precz! Ryknął. Nie przeszkadzać. Proszę ją puścić! Zażądał ten sam, słaby, lecz bardzo stanowczy głos damski. Chłopcy, zaraz mi powiedzcie, co wy tu wyrabiacie? Do Bernarda dotarło, że w ten sposób przemawiać może tylko ktoś wysoce do tego uprawniony.
na przykład matka trzech budrysów. Puścił pyzę wolno i obrócił się, wykonując ukłon wraz z obrotem, co go omal nie powaliło na podłogę. Ponieważ ją wypuścił z żelaznego uścisku, pyza mogła się podnieść i złapać oddech. Czerwona, ze łzami w oczach i kaszlem w krtani, skierowała nieprzytomny wzrok przed siebie i pierwszą osobą, jaką ujrzała, była nieduża, drobna i mizerna kobieta w szarym płaszczu i szarym berecie. Jej dobra, zakłopotana twarz o zapuchniętych oczach wyrażała kompletne niezrozumienie sytuacji. Kobieta stała w progu z torebką w zgięciu łokcia, łamiąc ze zgrozą ręce. A za nią, w głębi przedpokoju, pod wieszakiem na ubranie, stał malutki, kochany, najmilszy Ignacy Grzegorz Stryba. I nieśmiało usiłował zajrzeć przez szparę w drzwiach.